2 maja rano otwarto samorządowy miejski punkt masowych szczepień w Suwałkach i od tej chwili dotychczasowa arena siatkarskich zmagań stała się areną szczepień. I to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Okazało się, że z tego punktu korzysta mnóstwo osób, co niezwykle cieszy. Już w pierwszym dniu działania do szczepienia w arenie zgłosiło się 255 osób. Było to niespełna 10% mocy przerobowych tego punktu. Dzień później szczepionki podano 291 osobom. 4 maja arena musiała otworzyć drzwi i jeszcze szerzej. Na podanie wakcyny zgłosiło się 450 chętnych. Przez 3 dni, jak łatwo policzyć, pierwszą dawkę szczepionki dostało w Suwałkach niemal 1000 pacjentów. Przy wyniku z dziedzińca Pałacu Branickich to nie lada wyczyn. W stolicy województwa przez 4 dni zaszczepiono zaledwie o około 750 osób więcej niż w Suwałkach. Przypominamy, że samorządowy punkt szczepień w arenie Suwałki może przyjąć nawet 3000 osób dziennie. Przypominamy też, że tutaj wymagana jest rejestracja. Można jej dokonać na 3 sposoby. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień, to jest numer 989, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści szczepimy się oraz przez rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Arena zaprasza pacjentów każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, a w soboty i niedzielę od 8 do 15. Samorząd utworzył ten punkt w odpowiedzi na apel rządu. Praktycznie koszt organizacji punktu był zerowy, organizowaliśmy punkt, sprzęt spośród zapasów posiadanych przez nas lub przez inne instytucje miejskie. No, praktycznie poza zakupem banerów, na które wydaliśmy tam około 1500 zł, tych banerów, które są na zewnątrz i informują klientów o tym, że tu się znajduje punkt, jak tutaj trafić, to tak naprawdę innych kosztów nie ponosiliśmy. Po 3 pierwszych dniach nie mam żadnych zastrzeżeń co do firmy Revita Spółka Cywilna z Białegostoku. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie układała się w dalszym ciągu tak samo jak dotychczas. No i tego życzę sobie i spółce Revita. Z rozmów z ludźmi, którzy wychodzili albo oczekiwali po szczepieniu te 15 obowiązkowych minut, to mam wrażenie, że pacjenci są zadowoleni, bo nawet jeżeli tworzą się kolejki, to czas oczekiwania to jest raptem kilkanaście minut od momentu wejścia do podania szczepionki. Więc chwalili sobie przede wszystkim miejsca parkingowe, 300 kilkadziesiąt miejsc parkingowych, więc ta dostępność jest bardzo fajna. Duża przestrzenna hala, jest gdzie stanąć w kolejce, jest gdzie odpocząć. Ludzie nie stoją sobie na głowach i myślę, że to są olbrzymie zalety architektoniczne właśnie lokalizacji punktu szczepień powszechnych w hali Suwałki Arena. Jesteśmy zabezpieczeni nawet na kilka tysięcy tygodniowo szczepień, dlatego też przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie mieszkańców Suwałki, Suwalszczyzny zaprosić na szczepienia. Bardzo istotna informacja i bardzo istotna rzecz jest taka, że nawet jeżeli telewizowie mają zakontraktowane inne terminy w kolejnych tygodniach, to nie ma znaczenia, albo w innych miastach, Augustów, Sejny i inne okoliczne miejscowości, zapraszamy do nas. Zmienimy ten termin od razu na bieżąco i od razu od ręki zaszczepimy. Nie ma kolejek, w związku z tym warto korzystać. Serdecznie zapraszam do korzystania. Jeżeli w zakładach pracy byłaby taka potrzeba, byłaby chęć i inicjatywa wśród pracowników, to tylko proszę o telefon, żebyśmy się zabezpieczyli, żeby przyjąć większą grupę i nie tworzyć kolejki, nie przetrzymywać. Ale jak najbardziej zapraszam. Być może będą takie właśnie inicjatywy wśród zakładów pracy, żeby do nas przyjechać i szczepić się. Bardzo, bardzo chętnie przywitamy i chętnie zaszczepimy. Zapraszam serdecznie. Teraz pozostaje nam tylko powiedzieć, zadbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Decyzja jest w waszych rękach.